Cześć! Witam ponownie w niepodręczniku oceanicznym. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować tematykę morskich głębin i przedstawię kilka ciekawostek na temat najgłębszego miejsca na świecie. Głębie oceanów są najmniej poznanymi obszarami Ziemi. Główną przeszkodą w badaniu i w poznawaniu morskich głębin stanowią czynniki środowiskowe panujące w tych regionach, czyli m.in. niska temperatura i bardzo wysokie ciśnienie. Do takich regionów należy oczywiście położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego Rów Mariański, czyli najgłębszy znany rów oceaniczny na Ziemi. Jego najgłębszym miejscem jest głębia Challengera, której znana nam głębokość to 10 994 metry. Rów Mariański, mimo mało przyjaznemu środowisku, jest domem dla wielu niezwykłych zwierząt. Na dnie Rowu Mariańskiego można spotkać niesamowite organizmy, które były zdolne przystosować się do wiecznych ciemności i skrajnych warunków tam panujących. Jednym z takich organizmów jest rzadki i słabo poznany prymitywny rekin, tak zwany płaszczak. Jest on blisko spokrewniony z wymarłymi gatunkami tych morskich drapieżników. Kolejnym rekinem zamieszkującym głębiny Rowu Mariańskiego jest rekin chochlik o nietypowym kształcie głowy. Dość rozpoznawalną rybą głębinową jest czarny diabeł morski, czyli drapieżna ryba z rzędu żabnicokształtnych. Ryby te posiadają na czubku swojej głowy wić z wabikiem. Ośmiornica Dumbo to kolejny głębokomorski stwór. Ośmiornica ta ma dwie płetwy na swoim płaszczu, które przypominają uszy słonia. I to właśnie dzięki nim zawdzięcza swoją nazwę nawiązującą do bohatera animowanego filmu, czyli słonia Dumbo. Ostatnim głębinowym stworem, którego chciałabym dzisiaj przedstawić, to ryba z rzędu srebrzysto-kształtnych. Ryba ta charakteryzuje się przezroczystą głową i beczkowatymi oczami znajdującymi się na szczycie jej głowy. Takie położenie oczu pozwala jej obserwować zarówno to, co dzieje się przed nią, jak i nad nią. Natomiast dwa czarne punkty z przodu głowy, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak oczy, to tak naprawdę nozdrza tej ryby. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, ale zachęcam oczywiście do śledzenia i szukania nowych informacji o morskich głębinach, które wciąż pozostają regionami słabo poznanymi i skrywającymi wiele zagadek.